W trzeciej części prezentacji chciałem zademonstrować Państwu, jak przy użyciu narzędzi MATLAB Optimization Toolbox oraz Quickersim CFD Toolbox przeprowadzić optymalizację kształtu profilu lotniczego. Powiedzmy sobie, jak w ogóle wygląda nasz problem. Mamy profil lotniczy. Siatka zbudowana na tym profilu wygląda w ten sposób, już Państwu pokazuję. Tutaj siedzi sobie w środku profil lotniczy. I teraz chcemy zoptymalizować jego kształt tak, aby przy kącie natarcia 5 stopni zmaksymalizować jego współczynnik siły nośnej do siły oporu. Więc jakby naszym głównym skryptem jest tutaj ten króciutki skrypt właśnie optymalizacja NACA 0012. I tutaj w ramach tego skryptu wywołujemy tę funkcję fminbnd, czyli function minimization bounded, czyli to jest minimalizacja z jednym parametrem ograniczona po prostu przez dwie wielkości, minimalną i maksymalną dopuszczalną wielkość naszego parametru optymalizacyjnego. Minimalizujemy funkcję celu, którą zaraz sobie przejrzymy i nasz parametr, o którym też za chwilę opowiem, będzie minimalizowany, znaczy wartość funkcji celu będzie minimalizowana dla wartości parametru właśnie z tego przedziału minus 0,2 do 0,1. I tutaj w funkcjach może powiedzmy o tym najpierw, bo to jest najmniej istotne, żeby potem już powiedzieć o ważniejszych rzeczach ciągle, to po prostu funkcja wynikowa będzie nam na koniec rysowała naszą historię zbieżności, czyli wartość funkcji celu w zależności od tego, jaki był parametr. To jest po prostu jedna z opcji tych procedur optymalizacyjnych MATLABa. Po prostu tutaj sobie, zresztą zobaczcie Państwo, wyplotujemy sobie właśnie historię naszego parametru optymalizacyjnego i historię wartości, jakie osiągnęliśmy, dlaczego tu jest minus, też zaraz opowiem. To tak naprawdę tutaj cały clue problemu polega na dobrej definicji naszej funkcji celu. Nasza funkcja celu, może zacznijmy od końca, to jest, tak jak już wspomniałem, stosunek siły nośnej do siły oporu i ona tutaj jest liczona. Alfa to jest nasz kąt natarcia, który wspomniałem wynosi 5 stopni, a force to jest po prostu siła, którą policzyliśmy przy użyciu bardzo prostej funkcji compute force dostępnej w naszym pakiecie. I to jest oczywiście na podstawie jakiegoś przepływu, który sobie policzyliśmy. A następnie nasza funkcja celu to jest minus ten współczynnik tych sił. Dlaczego minus? Ponieważ chcemy zmaksymalizować ten współczynnik, a zatem jest to równoważne z minimalizacją liczby przeciwnej. Dobrze, to już pozwolę sobie dosyć pobieżnie tutaj powiedzieć, co się dzieje w samym przepływie, bo to w zasadzie jakby jest sytuacja dokładnie analogiczna do rozwiązywania przepływu przez to ciało porowate, które była w przedniej części mojej prezentacji. Znowu wczytujemy siatkę, zmieniamy rząd. Coś to nowego się tutaj pojawia, to jest, że mamy model turbulencji, to znaczy transowy model turbulencji, czyli po prostu na podstawie będziemy przesuwać do góry lub do dołu krawędź spływu naszego profilu lotniczego. Będziemy odpowiednio deformować naszą siatkę właśnie w oparciu o te funkcje radialne i następnie będziemy liczyli przepływ wokół takiego profilu. I to się dzieje w iteracyjnej procedurze optymalizacyjnej właśnie tym fminbnd. Nie będę z Państwem czekał, aż to się policzy, ponieważ to jest znowu dosyć długi problem, ponieważ trzeba ten opływ profilu policzyć wielokrotnie. Przygotowałem wyniki, które ponownie po prostu otrzymałem po wciśnięciu F5. Wyniki zrzuciłem do tego pliku właśnie Optimization Results, który możemy sobie teraz załadować. I jeszcze właśnie, tak jak wspomniałem, aby zwizualizować historię zbieżności, tutaj sobie ją narysowaliśmy i ponownie zapisałem to jako po prostu MATLABowy figure. I tu możemy spojrzeć, jak to wyglądało. Już zaraz Państwu pokażę dokładnie, że tak powiem, co tam się zadziało w środku pod maską, jak wygląda nasza zdeformowana geometria profilu. Dobrze, więc to jest nasza historia zbieżności. Tutaj z lewej strony mamy wartość tego naszego parametru, z prawej strony mamy ten współczynnik siły nośnej do siły oporu, który udało się zmaksymalizować na poziomie 9,4 mniej więcej. Nasz optymalny ten parametr alfa optymalna wynosi tutaj, tak jak widzimy, minus 0,06. Możemy sobie go wyświetlić tutaj. Najciekawsze, żeby rzeczywiście zobaczyć tę siatkę zdeformowaną, więc wywołajmy sobie nasza funkcja celu od alfa optymalna. I teraz tak, widzimy, że importujemy naszą bazową siatkę. Tutaj to, co się dzieje, to jest po prostu ekstruzja warstwy prześciennej, która jest konieczna, aby móc modelować turbulencję. No i właśnie, i deformujemy naszą siatkę i może wyświetlmy ją sobie jeszcze raz przed deformacją.
Dobrze, więc to widzicie Państwo, jak wygląda ten profil wyjściowo. A teraz dokonajmy naszej transformacji i teraz wyświetlmy ją sobie ponownie. I świetnie. I jak Państwo widzicie, nasza krawędź spływu została jakby zakrzywiona do dołu. Tak jakbyśmy się mogli spodziewać, tak? Jeżeli mamy opływ profilu lotniczego z jakimś kątem natarcia typu tutaj 5 stopni, no to spodziewamy się, że optymalnym rozwiązaniem będzie właśnie niesymetryczne odkształcenie tego profilu w tym kierunku. Tylko po prostu właśnie kluczowa jest wartość, o którą mielibyśmy to zrobić. No, jakby raczej nie jest to zadanie bardzo nietrywialne, jeżeli mielibyśmy się za nie zabrać jakoś analitycznie czy na kartce papieru. Dobrze, więc wydaje mi się, że już satysfakcjonująco zademonstrowałem, jak wykonać optymalizację kształtu, taką podstawową u nas w naszym oprogramowaniu przy użyciu tej funkcji fmin.bnd. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Chciałem też zaprosić Państwa na naszą stronę internetową quickersem.com, gdzie możecie Państwo pobrać darmową wersję naszego oprogramowania.